Czołgiem! Pozostając w temacie teorii spiskowych, tym razem zajmiemy się najpopularniejszą tezą odnośnie końca świata, mianowicie apokalipsą zombie. Jej przyczyny mogą być różne, od eksperymentów na ludziach, przez branie narkotyków, aż po wynurzenie się przegniłych ciał z ziemi. Generalnie żadna z tych opcji nie jest optymistyczna, niemniej należy wiedzieć, jak sobie radzić w tak absurdalnie skrajnych sytuacjach. I znów na pomoc przychodzą nam gry. Zombie shootery i zombie survivale. Ta druga kategoria z pewnością bardziej nas nauczy życia. Skupimy się na produkcjach, w których te klasyczne oraz te przetworzone zombiaki stanowią głównych przeciwników. Także niestety hordy getów z Mass Effecta, Broodmothers z Dragon Age'a ani żegacze z Diablo się nie kwalifikują. Na liście nie będzie także produkcji fanowskich w stylu genialnego zombie mode do Skyrima, którego swoją drogą bardzo polecamy. Wymieniamy gry, które wyszły na platformę PS3 w wersjach pudełkowych, ewentualnie DLC-ki i dodatki. Kolejność według ocen w serwisie Metacritic.com. Koniec tej paplaniny, zaczynamy! Tryb strzelania do niekończących się hord nieumarłych nazistów bądź Japończyków, piekielnych psów bądź kosmicznych małp, astronautów lub więźniów, Niemców II Rzeszy lub wybuchających pulpetów, względnie zwykłych pająków. Wszystko zależy od części. Niestety, większość map swoje kosztuje. Kto jednak tęskni do klimatu tychże DLC, może nabyć na Androida lub na iOSa. W Niemczech nie wyszło, dziwne, nieprawdaż? Grę Call of Duty Zombies lub sequel Call of Duty Black Ops Zombies. Gwarantowana świetna zabawa dla całej rodziny. Pełnoletniej. Dodatek do ogólnie wielbionego GTA na Dzikim Zachodzie, czyli Red Dead Redemption. Niestety produkcja nie prezentuje aż tak wysokiego poziomu co podstawka. Misje są bardzo monotonne, przez większość czasu rozwalamy głowy szlajającym się po mieście umarlakom lub palimy cmentarze. To wszystko, aby znaleźć lek na ten pustoszący organizmy ludzki wirus. Niewątpliwym plusem jest możliwość zobaczenia znanych lokacji w stanie totalnego chaosu i starych znajomych w stanie gniecia i rozkładu. Niezwykle realistyczna, epicka historia przedstawiająca los młodego chłopca, który utracił swe życie i królestwo za sprawą okropnej klątwy i jako biedny szkielecik musi przemierzać mroczne korytarze upiornego zamku. A właściwie to słodka, kreskówkowa gra na PS Move o niegdyś Gerwazym, a teraz Trupazym, który rusza na ratunek swemu królestwu, siekąc ożywieńców na prawo i lewo, nieraz też popijając tłustem, leczko celem dostarczenia wapnia do młodych kości. Jedyna dzisiejsza propozycja dla nieletnich. Już tęskniecie za wakacjami? Bajeczna wyspa, gorące tropiki, przystojni mężczyźni w obcisłych bokserkach i seksowne kobiety w ciasnych strojach kąpielowych, smak owocowych drinków i adrenalina przy morskich zabawach. Tego wszystkiego doświadczycie przy znakomitej produkcji rodzimego studia Techland. Wcielamy się bowiem w jednego z czterech standardowych turystów, którzy w wyjątkowo najeżony atrakcjami sposób zwiedzają rajską wyspę, co jakiś czas uciekając przed krwiożerczymi potworami bikini, do dyspozycji mając arsenał przedmiotów codziennego użytku. Lata 90. salony gier wypełnione dziećmi gotowymi zostawić tu każdy drobniak wygrzebany z dziurawej kieszeni w kurtce. Ten właśnie nostalgiczny klimat przypomnieć nam się może, gdy odpalimy to cudo. Prymitywne tekstury przy grafice 3D dodają oldschoolowego uroku, każda scena przepełniona jest humorem, nie trzeba myśleć, trzeba strzelać, gdy zewsząd wyskakują tony mniej lub bardziej sprawnych nieumarlaków. My zaś z pistoletami wycelowanymi w ekran z przyjemnością trzaskamy headshoty, czerpiąc z bezdennej studni amunicji. Kolejny wspaniały sposób na miły wieczór dla rodziny, pełnoletniej. Na nowojorskiej wyspie Manhattan szerzy się wirus, zmieniający ludzi w żądne krwi bestie. Przeciwstawić im się może tylko wykonujący bardzo zaawansowany parkour Alex Mercer. Młody mężczyzna, który potrafi przybierać różne postaci wraz z ich wspomnieniami i zdolnościami. Ponadto potrafi zmodyfikować własne ciało do celów zabójczych. Jego wielce elastyczny stan osobowy wynika z faktu, że był przedmiotem eksperymentów. Niestety nie pamięta niczego sprzed laboratoryjnych wydarzeń. Kierując nim możemy wykonywać ciekawe misje, ratować miasto, odkrywać strzępy wspomnień i powodować wielopowierzchniowe wybuchy. A że trochę podobne do Infamous, szczegóły. Znów przyczyną zombie zmienności jest wirus, tym razem jednak katastrofa została potraktowana w sposób humorystyczny. Od wybuchu epidemii w stanie Colorado w części pierwszej choroba zdążyła rozprzestrzenić się po całych Stanach, sięgając aż po Fortune City, wzorowane na Las Vegas.
Główny bohater rusza na wyprawę celem odnalezienia leku dla zainfekowanej córki, ścierając się jednocześnie z tłumami zombiaków godnych serii Dynasty Warriors. Co jest jednak w tej grze najciekawsze, to bronie i system craftingu. Bronie, czyli mam na myśli wszystko w rozumieniu wszystkiego. Crafting zaś to ultra kreatywne, maksymalnie abstrakcyjne łączenie pozornie niepasujących do siebie przedmiotów celem stworzenia niszczącej machiny wojennej. I dużo śmiechu. Piąta odsłona legendarnej już serii, która zapoczątkowała ogólnoświatowy hype na zombie. Znany i lubiany Chris Redfield nie ma prawa do emerytury po upadku Raccoon City. Jest bowiem wysłany na misję na przepaloną afrykańskim słońcem pustynię, aby badać tajniki bioterroryzmu. Wraz z poznaną na miejscu przewodniczką szybko wpada na zmutowanych miejscowych, zamiast więc prowadzić badania, walczą o przetrwanie. Przy premierze gracze podzielili się na zwolenników i przeciwników nowej miejscówki. Poprzez zlokalizowanie akcji w Afryce gra wiele traci ze swojego mrocznego charakteru, niemniej nadal jest przerażająca, a równikowe słońce nadało jej nowego blasku. Lata zimnej wojny, piękna jazzowa muzyka, zapierająca dech w piersiach konstrukcje w stylu Art Deco i woda. Dużo wody. Oto obraz utopijnego miasta Rapture, zbudowanego na dnie oceanu. Za sprawą modyfikacji genetycznej człowiek staje się nadczłowiekiem, dzięki substancji Adam ma zdolność korzystania z plazmidów, do ich naładowania potrzebuje z kolei dożylnego specyfiku Eve. Po drodze wybucha wojna domowa w tej pełnej szczęścia placówce, gdy zaś główny bohater dociera do bram pięknego miasta, większość jego mieszkańców zamieniła się w genofagi, agresywne i niestabilne psychicznie, ofiary uzależnienia. Tak! Nic mi nie jest. Na świecie rozprzestrzenia się zaraza, która tworzy w ludzkim ciele grzyb, który rozrastając się przejmuje kontrolę nad mózgiem żywiciela. W tym chaosie przeżyć musi Joel, którego zadaniem jest oddelegowanie jedynej odpornej, zbuntowanej nastolatki Ellie do laboratorium. Podczas ich podróży możemy podziwiać piękną wizję rozrastającego się amerykańskiego ekosystemu, co ubrany w zachwycającą szatę graficzną sprawia, że czujemy się jak podczas wyprawy życia. Ponadto misje są bardzo kreatywnie zaplanowane, rozgrywka jest idealnie zbilansowana i nawet polski dubbing nie zawodzi. Słowem, nie tylko najlepszy zombie survival, ale i najlepsza gra na PS3. I jak podoba Wam się ta lista? Coś byście dodali? Coś wyrzucili? Piszcie, jacy są Wasi zombie faworyci i nie zapomnijcie zasubskrybować, aby nie przegapić żadnego nowego materiału. Wielkie dzięki za oglądanie, cześć!